Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Otwieramy posiedzenie, mamy kworum. Jest 8 członków komisji. Jesteśmy już w komplecie. Punkt drugi. Proponuję przyjąć zaproponowany porządek obrad, który został do Państwa rozesłany drogą mailową. Kto jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Zamykamy głosowanie. Proszę o wyniki. Jednogłośnie za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podsumowanie prac komisji za 2022 rok. Komisja pracowała zgodnie z planem pracy przyjętym na rok 2002. W tym czasie komisja odbyła 9 posiedzeń, samodzielnych w tym 5, wspólnych 4. Komisja zajmowała się pismem od wojewody z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie przewodniczącego Rady Miejskiej w Bełżycach. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Bełżycach wystosowała petycję do przewodniczącego Rady Miejskiej w Bełżycach, w której żądała pisemnego zrzeczenia się mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 4 z powodu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy. Komisja opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bełżyce za 2021 rok. Rozpatrywała wniosek złożony przez radnego Rady Miejskiej Bogumiła Sielomowskiego dotyczącego klubu seniora oraz zajęła stanowisko w sprawie odpowiedzi Urzędu Marszałkowskiego w temacie klubu seniora. Skład Komisji Rewizyjnej został powiększony uchwałą nr 58/692/2022 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 24 sierpnia 2022 roku. Do prac komisji dołączył radny Bogumił Siramowski. Komisja pracowała zgodnie z uchwalonym planem pracy. Przechodzimy do punktu czwartego. Opinia komisji dotyczącej uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji na rok 2022. Plan pracy został do Państwa rozesłany drogą elektroniczną. Obejmuje on punkty 1. Podsumowanie prac komisji za 2022. Plan pracy komisji na 2023. Punkt 3. Wykonanie kontroli doraźnych oraz zleconych przez Radę Miejską w Bełżycach. Punkt 4. Kontrole wybranych przez Komisję Konkursów, Ofert i Przetargów przeprowadzonych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Punkt 5. Kontrola jednostek organizacyjnych gmin określona uchwałą Komisji Rewizyjnej. Punkt 6. Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej za pierwsze półrocze 2023 roku. Punkt 7. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu gminy Bełżyce za 2022 rok oraz podjęcie uchwały o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium z wykonania budżetu. Punkt 8. Sprawy bieżące. Punkt 9. Opinia Komisji w sprawie projektów uchwał okołobudżetowych na 2024 rok. Punkt 10. Opinia Komisji w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bełżyce za 2024 rok. Czy są jakieś uwagi do planu pracy? Ktoś chciałby coś dodać, ująć? Nie widzę, to przystępujemy do przegłosowania planu pracy komisji na 2024 rok. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o głosowanie. Wyniki. Wszyscy za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Wolne wnioski. Może ja na początek powiem tutaj, jeśli chodzi o pana przewodniczącego Rady Miejskiej, bo wpłynęło rozstrzygnięcie tak pierwszej instancji Sądu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o odrzuceniu odwołania i rozumiem, że sprawa będzie dalej kontynuowana, odwołanie w kolejnej instancji. Także taka krótka informacja. Druga informacja, bo też zajmowaliśmy się naszym PSZOK-iem. Ja postanowiłem sobie podjechać w sobotę i zobaczyć, jak wygląda w sobotę oddawanie tych gabarytów i tego wszystkiego. To słyszało się, że ogromne kolejki, ludzie z obcych gmin przyjeżdżają, oddają. No akurat trafiłem na jakiś chyba jakąś posłuchę, bo nikogo nie było, aż panowie z nudów pytali, czy przypadkiem jakiś opon by mi nie przywiózł albo czegoś, bo
Także chyba albo to się uspokoiło, albo nie wiem, ale nie wygląda to źle. Miejmy nadzieję, że po naszych działaniach się to uspokoiło. Miejmy nadzieję, że to po naszych działaniach się tak uspokoiło. Czy ktoś miałby jeszcze ochotę zabrać głos w wolnych wnioskach? Proszę bardzo, pan Bogumił. To skoro pan przewodniczący poruszył kwestię przewodniczącego Rady Miejskiej i dalszego odpowiadania, chciałbym zapytać, kiedy przewodniczący Rady Miejskiej zastał decyzję wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o tym, że skarga, że decyzja wojewódzkiego jest zasadna? Kiedy to na pan? Czy może pan zasadność skargi na decyzję wojewódzkiej? Wydaje mi się, że publikacja była na koniec stycznia. To jest świeża sprawa, więc nawet jeżeli pocztą było wysłane, to mogło nie dojść. To jest opublikowane na stronach WSA. Czy to czasami nie było 15 grudnia? Nie, z całą pewnością to był styczeń. 15 grudnia opublikowane było w styczniu, tak? No. Czyli już wiadomo było 15 grudnia, jaka jest decyzja, tak? Tego nie wiem. Czy sąd ogłasza od razu, czy tego nie wiem. Nie wiem. Ale skoro sąd nie wysłał jeszcze zawiadomienia, to podejrzewam. Aha. Przepraszam, komentarz tam jest, że wyrok jest nieprawomocny, że on musi uprawomocnić. Tam jest 30 dni na uprawomocnienie od ogłoszenia, tak? Czyli jeszcze nie ma uzasadnienia. Aha. Czyli jest. To by uprawomocniło się samo. Bo tam jest chyba od dostania, sąd ma 14 dni na wypisanie tego uzasadnienia, także to też jakoś... Uzasadnienia. Tak. Mhm. Więc jak 7 plus 14 to już powinno być do tej pory. Czyli terminy biegną. Komisji rewizyjnej jest nic nie wiadomo. Nie, to wiemy tylko z informacji tych takich internetowych, tak? Także tam, gdzie ogłaszają. Ani komisja rewizyjna, rozumiem, też Rada Miejska też nic nie dostała. Nic nie wpłynęło. Czyli terminy biegną. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w wolnych wnioskach? Nie widzę. Zatem zamykam dzisiejsze posiedzenie komisji rewizyjnej. Dziękuję. Najszybciej.